Bardzo wysokie temperatury i długotrwały brak opadów to może dobre warunki dla tych, którzy dopiero teraz rozpoczynają urlopy, ale bardzo niekorzystne dla lasów. W ciągu ostatnich tygodni wilgotność ściółki spadła do 15%, a zagrożenie pożarowe znacząco wzrosło. W takich warunkach ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, dlatego Straż Pożarna apeluje o ostrożność, a my sprawdzamy, jak działają punkty alarmowo-dyspozycyjne, z których wysyłane są śmigłowce do akcji gaśniczych. Karolina Komada. To miał być spokojny dzień nad wodą na terenie ośrodka wypoczynkowego w Nędzy w powiecie raciborskim. I tak było do momentu przyjazdu Straży Pożarnej. Najpierw pierwsze wozy strażackie próbowały podłączyć się pod hydranty, ale chyba za wolno im to leciało, ta woda z hydrantów, i potem postanowili wrzucić pompy pływające na basen i z basenu ciągnęli wodę, żeby do tych wozów strażackich do gaszenia tego pożaru. Pożaru, który pojawił się we wtorkowe popołudnie w leśnictwie Szymocice. Na początku nie wiedzieliśmy, co się dzieje, ale było widać płomienie wydostające się spoza drzew. No i że dowiedzieliśmy się, że się po prostu pali ściółka, że spaliła się ściółka leśna i zaczął się palić las. W akcji gaśniczej wzięło udział 10 zastępów OSP i 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Okazało się, że pali się również młodnik. Powierzchnia pożaru ostatecznie wyniosła 60 arów. Strażacy po lokalizacji, po opanowaniu tego pożaru większość czasu dogaszali to pożarzysko i sprawdzali kamerami termowizyjnymi jeszcze zarzewia ognia. Ogień pojawił się także w lasach w nadleśnictwach Lubliniec, Olkusz i Katowice. Od początku czerwca Straż Pożarna w województwie śląskim interweniowała w lasach 80 razy, a od stycznia łącznie 180 razy. Częstą przyczyną takich pożarów są podpalenia i nieumyślne zapruszenie ognia. Dlatego warto stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. W lesie, jak również 100 metrów od granicy lasu, zabronione jest rozpalanie ognisk poza terenem do tego wyznaczonym, palenie tytoniu poza drogami utwardzonymi i również miejscami do tego wyznaczonymi i wypalanie pozostałości roślinnych. Poziom wilgotności ściółki to obecnie tylko 15%. Wysokie temperatury i wiatr powodują, że to miejsce jest w ciągłej gotowości do pracy. Pali nam się w kwadracie Golf Yankee 29, no więc wychodzi nam to gdzieś tutaj, prawda? I my wtedy patrzymy sobie, gdzie mamy najbliższą bazę lotniczą, najbliższy samolot, który akurat jest na lotnisku i w tym momencie zadysponowalibyśmy na przykład z Rybnika, chociaż bierzemy też pod uwagę bliskość zbiorników wodnych. Wszystkie nadleśnictwa z regionu łączą się z regionalnym punktem alarmowo-dyspozycyjnym w Katowicach. Do dyspozycji są 4 dromadery i 2 śmigłowce. Z każdego samolotu można zrzucić 2 tony wody, a ze śmigłowca 0,5 tony. System zbudowany jest z dostrzegalni pożarowych, które rozlokowane są na terenach leśnych, na terenie całego województwa śląskiego, opolskiego, trochę Małopolski. I mamy to tak skonstruowane, że w zasadzie te obszary leśne, które są najbardziej narażone, są obserwowane przynajmniej z 2 punktów, więc przy pomocy kierunkomierzy określamy azymut wydobywającego się dymu i z przecięcia tych 2 azymutów uzyskujemy informację, w którym miejscu może powstawać pożar. Według wskaźnika Fire Weather Index używanego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w województwie śląskim występuje wysokie zagrożenie pożarowe. Jest to spowodowane aktualną wysoką temperaturą, która ma utrzymywać się przez cały wrzesień. Na razie nie będzie jednak zakazu wstępu do lasu. Ten wprowadzany jest, gdy poziom wilgotności ściółki jest niższy niż 10%.